Siema, siema widzowie, jest tragicznie, w sensie jest dobrze, bo każdy pomaga na YouTubie, ale jest źle, bo dosłownie wszędzie jest Hot 16 lub brzydka 16, no i o czym ja kuźwa mam nagrywać. Dlatego już się możecie domyślić, co dzisiaj będziemy robić. Tak, będziemy oglądać Hot 16, Freeza oraz paru innych osób. Ale przed tym jak to zrobimy, mam dla was specjalny jakby giveaway czy coś tego typu. 5 boksów, możecie otrzymać jednego za darmo, 5 z was dostanie jednego za darmo, tylko musicie zrobić w sumie to dwie rzeczy. W opisie macie link do Imgura, tego zdjęcia, którego widzicie na ekranie. I jedne co musicie zrobić, to wstawić go na story i mnie stagować. Czyli dajecie @zebolek i wstawiacie to zdjęcie na swoje story. I ja w przeciągu jakby od tego momentu aż do momentu kolejnego filmu, czyli w 24 godzinach następnych, ja wybiorę kogoś i rozdam 5 boksów wam. A jak nie wiecie co to boksy, boksy to takie fajne na zebranka.pl, macie takie fajny boksik, macie tam zebrę, taką statuetkę, macie popsocketa, macie bluzę i takie zdjęcie ekskluzywne, które nikt oprócz was nie zobaczy, więc bardzo polecam wbijać, bo już koniec dropa za dosłownie chyba 5 dni, coś tego typu. W lewą rękę wejście, a to się dowiecie dopiero w poniedziałek, bo od poniedziałku mam dla was takie fajne wiadomości. W prawą rękę weźcie sobie bułkę z masłem i oglądamy Hot 16 Freeza, gdzie dowiadujemy się ciekawe rzeczy o nim oficjalnie. Co się funkcji lecimy? Moja gorąca szesnastka tutaj przed wami, dziękuję bardzo Dave za nominację. Jak każdy Hot 16, teraz musi być jakiś teledysk. I tutaj oczywiście taka ciekawostka dla was, słychać transakcję, że na początku okej, z mikrofonu jest głos tutaj prawdziwego, to co widzimy, ale potem jest taka transakcja i słychać, że to jest bardziej taki studyjny głos. No i to jest jakby taki playback tylko i tylko teledysk nagrał, więc taka ciekawostka dla was. Moja gorąca szesnastka tutaj przed wami, dziękuję bardzo Dave za nominację. Patecki jest po prostu mistrzem tej całej ekipy, no go nie można kochać, no patrzcie na tego słodziaka, tam se siedzi kurde w boku. Ale widzowie, pamiętajcie, to jest niebezpiecznie, nie stójcie na autach podczas gdy się ruszają, dobrze? Drugi sezon, miały być wakacje życia. Covid jednak szybko zmienił tu nasz sposób bycia. Ciągły sen, zero ściem, w lolu play klikam. Piszę esku, że jazz w Kalifornii witam. No dobra, okej, kurze jazz, no dobra, już... Jakby tutaj już nie mogę powiedzieć, że kurzy muzykę, że jazz, że muzykę, tylko no każdy wie o co tutaj chodzi, więc oficjalnie Freeze to powiedział, gratuluję. Więc na 100% już bardzo dobrze wiemy, kto na stówę o tym nagrał, bo Freeze nareszcie oficjalnie powiedział, że kurzy jazz. Czekajcie, zobaczymy jego co? Co? Naprawdę? No, to są niezbite dowody, że Freeze się przyznał, że kurzy jazz tam w Kalifornii i Truman o tym nie nagrał odcinka, naprawdę? Co się z nim stało? Truman, gdzie ty jesteś? Ale jeżeli to nie jest przykład, jak Freeze ma już wyrąbane na wszystkie reklamy i tak dalej, od jakichś tymbarków i tak dalej, no to ja nie wiem, co będzie takim dobrym przykładem. Bardzo tak szanuję za to, że już ma wyrąbane na ten PR i po prostu jest sobą. Gratuluję. W sensie nie gratuluję brania narkotyków, jakby do w Kalifornii jest to legalne, okej? Esku, że jazz w Kalifornii wita! 16 napisana w samochodzie. Lekarzy nie zostawiamy na lodzie. Wreszcie pomaganie jest tu w wodzie. Typie wpłacaj siano, daję tobie bodziec. Wasz ulubiony cukier tata w Polsce. No dobra, jakby najgorsze to nie jest. To jest na pewno lepsze niż to, co słyszeliśmy wczoraj od Chmilarka, jego brzydką szesnastkę. Ale nie rozumiem, dlaczego youtuberzy nagle zaczęli robić Hot 16 i jakby to się pomieszało troszeczkę. No mniejsza z tym, to w ogóle jest taka pętla wielka. Ja już sam nie wiem, o co chodzi w sumie. Ja tylko czekam na wersow, żeby nawinęła Hot 16. Wasz ulubiony cukier tata w Polsce. O kurde, ty. No to nieźle tutaj nawiną. No okej, dalej. Znam nie każda dupa, nawet w twojej wiosce.
Zna mnie każda dupa, nawet w twojej wiosce. No okej, oficjalnie. Ja myślałem, że po pokazaniu siusiaków na filmie to był koniec Family Friendly Freeza, ale oficjalnie ta Hot 16 to jest koniec Family Friendly Freeza. Mimo epidemii mordo robię ciągły postęp, biorę udział w akcji, wpłacam znowu tutaj dolce. Bo liczy się gest, liczą się każde złotówki. Pierwsza nominacja leci jak multi. Jeszcze kiedyś uderzymy wszyscy w melo, do wspólnej zabawy zapraszam również Cleo. Ze swojej strony jeszcze mam jedną nominację zagraniczną. Będzie to Logan Paul. Ghostface Jacob, wiesz co z tym robić. I tak tutaj najlepiej wypadł patet w tym wszystkim. Ale ten Gucci Face Jacob i Logan Paul, ja oglądałem te całe odcinki tego wszystkiego i wcale on nie jest taki bliski jakby Logan Paula, jakby Freeze to pokazywał, więc troszeczkę cringe pod koniec, no ale dobra, no nominował kto kogoś z Ameryki, super, okej, Hot 16, takie mocne 6,5 kartofla, na pewno lepsze niż to co ja zrobiłem, ale mniejsza z tym. Przejdźmy do kolejnego Hot 16 z ekipy w sumie, kogoś kto według mnie zaskoczył wszystkich, bo na pewno kojarzycie Mixera, taki troszeczkę jest, wiecie, zamulony na odcinkach, nie ma jakoś mega energii i on zrobił swoje Hot 16, które no, dosłownie gościu się obrócił o 180 stopni, no naprawdę, zobaczcie to sami. Yoshi nominował, no to sobie wierzą tutaj tak, chyba trochę pomożemy, chociaż youtuberzy rak, już tu kiedy mówią Mixer słowa nie wyjąka, a... Mixer, mój kochany Mixer! Kto by się spodziewał? Dość, że tyle energii chłop pokazał, rymy nawet spoko, no to patrzcie, no, chociaż youtuberzy równa się rak, no nawet on przyznaje, że polski YouTube równa się rak, no gratuluję, super zarobiście. Naprawdę nie spodziewałeś się tego od Mixera. YouTuberzy rak, już tu kiedy mówią Mixer słowa nie wyjąka, a ja puszczam ci tę wersję jak Warnega psa pająka. Robię właśnie pierwszy tekst, muszę wcisnąć słowo flex, ale nieważne to jest, bo bit mamy tutaj fest. Z tym koronawirusem nie wyjdę na spacerce, nie poważę nawet, że ja to rapuję dziś. Szybko klikaj w link, bo musimy zebrać tweet. No i to było szybkie oraz git. Bardzo mi się podobało. Brzydka szesnastka, lepsza niż Hot 16 Freeza, według mnie, mówcie co chcecie. Tak to już wygląda, sypnij trochę golda. Tak to już wygląda, sypki trochę golda. Muszę chyba się pospieszyć, żeby nominację zmieścić. Numer jeden, Lexi. Ale chyba coś tu jeszcze muszę dodać. Druga nominacja, potężny włodarz. I na koniec pasam jeden koła. Specjalna nominacja, mama blowa. No nie, no jeszcze mamy Blowka nominował, no chyba nawet Blowek nie był jeszcze nominowany z tego co mi wiadomo, a kurde, mama Blowka już została nominowana. Dobrze, teraz czas na taką wisienkę na torcie, czyli mini Majka na Hot 16. Jakby, no, nie mam jakichś wielkich nadziei w tym, ale wydaje mi się, że może być nawet okej. No, zobaczmy. Naprawdę jest coraz bardziej sucho z pomysłami na odcinkami, więc jeżeli macie jakiś pomysł na odcinek, to wbijajcie na Discorda i piszcie go na pomysły i ja rozważę każdy pomysł. Welcome to California, gdzie życie inaczej wygląda. Dzięki kury za nominację, mam nadzieję, że miałeś rację, bracie. Hot Season Challenge, to moja szesnastka. Dzisiaj będzie solo, nie ma ze mną kwaska. Mówią na mnie minimize, ekipy Freeza, mały drive. No dobra, no to jest nasz szczytny cel, zbiórka w opisie tutaj pod tym filmem też zostaniecie, ale według mnie, no na razie najsłabszy zawodnik z całej ekipy. Mecz 31 mam, do basenu skaczę sam, robię jajca w internecie, chociaż to już dobrze wiecie, jestem mistrzem chowanego, choć nie kryję mego ego, czego, tego, ostrego, kolego, czasem poukładam sobie z ziomkiem klocki Lego. Dosłownie każda Hot 16 jest o klockach Lego. Ja jestem przekonany, że tutaj klocki Lego są związane z tą całą Hot 16 i sponsorują każdego czy coś, no bo ja no tego nie rozumiem. No, dosłownie zawsze o klockach Lego coś musi być, no. Ale nie, no serio, klocki Lego to jest bardzo dobry pomysł, jak na tą epidemię czy pandemię, no żeby sobie po prostu układać. Tak, to jest relaksujące, bardzo polecam. Nie mówiłem wam na starcie, niosę tu lekarzom wsparcie, potrzeba naszej pomocy, wysyłaj. Potrzebują naszej pomocy, wysyłajmy im kokosy. Bardzo fajne minimaj, gratuluję. Jeśli możesz, zrób to samo, link w opisie, przelej siano. Każda pomoc się tu liczy, nie zostawiajmy ich z niczym. Mimo dystansu, który nas tu dzieli, pomóżmy im teraz, nie czekajmy do niedzieli.
nie, no jakby muzycznie to nie jest fajne, to jest, no, tragiczne, ale fajne jest to, że właśnie to wrzucił i tak zaakceptował pomimo wszystkiego i jest zbiórka, tak? Ale wytłumaczcie mi, jakby youtuberzy naprawdę najlepszy przykład teraz dają wszystkim, bo nagrywają to solo, nie robią jakichś teledysków, że wow, patrzcie, gang, gang, jak na przykład Szpaku. Na przykład Szpaku według mnie muzycznie najlepszą zrobił Hot 16, ale w tle widać jego ziomków i tak dalej. To jaka to jest pomoc, skoro utrudniasz pracę lekarzom przez to, że właśnie jakby promujesz to, żeby z ziomkami siedzieć i jeszcze podawać sobie jointa w teledysku. No ja pierdzielę. Tak samo ten Kizo, czy jak mu tam 20 cali, niby Hot 16 i dup, nawet zbiórki nie dał w opisie i zaserduszkował komentarz, gdzie pisze, że zbiórki nie dał w opisie i nadal nie dał zbiórki. Nie rozumiem, co to ma oznaczać, ale mniejsza. Dziękuję ci widzu za obejrzenie do końca. Jakby coś macie w opisie zbiórkę, wpłacajcie, nie chwalcie się tym, polecam bardzo. Ale jeżeli chwalenie to jest jakby jedyny sposób, żebyście wpłacili, no to się chwalcie. Ale słuchajcie, jeszcze jedną rzecz dla was. Pamiętajcie o tym konkursie na 5 boksów, w sensie no, 5 osób wygra jednego boksa z Zebranka. Ja się do was odezwę na Instagramie, po prostu dajcie to zdjęcie, co macie w opisie tam i stagujcie mnie, to wtedy ja was tam, no dam wam znać, kto wygrał, kto nie.